Jesteśmy na mecie rajdu Karkonoskiego. Twój debiut tutaj na tutejszych trasach, jak je to oceniasz? Tak, cały puchar, każda eliminacja to pierwszy raz jadę. Także no, ta była bardzo wymagająca. Trasy były trudne, dość trudne, bo sporo załóg wyleciało. Także no, dobrze, że jesteśmy na mecie. Natomiast co do nawierzchni, no jak każda. My ogólnie wolimy szutry, także nie jest to nasza ulubiona, ale bardzo fajnie było. No było dużo różnych takich wąskich uliczek, także rajd był bardzo wymagający, nie? Który z tutejszych odcinków przypadł Tobie najbardziej do gustu? Chyba trzeci, drugi, trzeci. Najgorszy dla mnie był pierwszy, najbardziej taki skomplikowany, trudno do mnie trafiał opis. Natomiast ogólnie trzeci chyba był najbardziej taki pozytywny. Kolejny występ, wy? Zobaczymy jak tam finansowo, ale myślę może, że Szoski. No jak damy radę, no nie chcę tutaj mówić co jak, bo muszę najpierw przeliczyć wszystko co jak i zobaczymy. No. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. I Piotr Pasztelaniec. Ta załoga wywalczyła drugie miejsce w klasie dziewiątej. Za co? Pokonaliście sporo kilometrów, żeby przyjechać tu do Jeleniej Góry. I też potwierdzicie, że odcinki super? Tak, odcinki bardzo były wymagające. Był to jeden z trudniejszych naszych rajdów. W tym roku jedziemy wszystkie eliminacje pierwszy raz, także dla nas każda jest nowa. No, kilometrów trochę było, bo jednak z Olsztyna jest trochę z tej drogi, także no. Ale wybieramy się do Was z Markiem na rajd Polski. Co tam przygotowujecie dla nas? No jak co roku, luźne nawierzchnie, także będzie ciekawie. Dużo zawodników, zapraszam wszystkich. No drodzy Państwo, podobno w rajdzie polskim ma wystartować sam Robert Kubica, zatem będzie na co popatrzeć. Z numerem 37 Marcin Kurp i Piotr Pasztelaniec. Z numerem 130.